Witamy serdecznie naszych widzów, zapraszamy na serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń. Pierwszy kandydat na burmistrza rozpoczął kampanię, czekamy na kolejnych. Z naszą kamerą byliśmy także na babskim wieczorze. Sprawdzimy też, jakie to są farbowane lisy. W piątek imieniny obchodzą Beata i Jan, w sobotę Dominik i Katarzyna, a w niedzielę Cyprian i Makary. W sobotę słońce wzejdzie w Krośnie Odrzańskim o godzinie 6.26, a zajdzie o 17.54. Oficjalnie w tym tygodniu zaprezentował się pierwszy kandydat na burmistrza Krosna Odrzańskiego. Czekamy na kolejnych. Na razie jedynym kontrkandydatem, który widnieje tylko na Facebooku, jest Mirosław Glas. A tymczasem wystartowała kampania Grzegorza Garczyńskiego, który podczas startu przedstawił 10 konkretów dla gminy Krosno Odrzańskie. Chciałbym Państwu przedstawić pewną wizję Krosna i założenia programu wyborczego. 10 konkretów Komitetu Wyborczego Grzegorza Garczyńskiego. Konkretnie o mieście, konkretnie o gminie, przekonkretnie. Konkret pierwszy. Stworzymy komunikację autobusową na terenie miasta, gminy i powiatu. Jakie to 10 konkretów? Zapraszamy do obejrzenia retransmisji wydarzenia po serwisie. Kandydat na burmistrza przedstawił także 15 kandydatów do Rady Miejskiej. Te wybory, które przed nami, te wybory, które 7 kwietnia będą o to, jakie ma być Krosno Odrzańskie, jaka ma być gmina Krosno Odrzańskie. Będą o tym, jaki chcemy realizować pomysł na to miasto. Czy chcemy kontynuować strategię, którą przyjęliśmy kilka lat temu i za chwilę będziemy pracować nad kolejną. To są wybory o to, jak ma wyglądać rewitalizacja naszego miasta. Już nie tylko Dolnego Miasta, ale miasta również w jego górnej części. To są wybory o to, kto będzie podejmował decyzje i jak sprawnie kolejne inwestycje będą realizowane. Po zakończeniu startu kampanii kandydata na burmistrza zaprezentowano również listę Koalicji Obywatelskiej do powiatu z okręgu Krosno Odrzańskie. Chcielibyśmy, Szanowni Państwo, kontynuować tą zgodę. Tą zgodną pracę na rzecz mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Dlatego też z dumą za chwilkę zaprezentuję Państwu kandydatów do Rady Powiatu Krośnieńskiego z Komitetu Koalicji Obywatelskiej. Świadomie i celowo wybraliśmy na tą listę reprezentantów różnych środowisk lokalnych, tak byśmy jako drużyna mieli szerokie spojrzenie na problemy mieszkańców ziemi krośnieńskiej. A także Koalicji Obywatelskiej do powiatu w okręgu Bytnica, Dąbie i Maszewo. Razem ze mną, Szanowni Państwo, kandydują bliskie mi osoby. Są to osoby bardzo mocno związane z moją osobą, osoby, z którymi współpracuję na co dzień, z którymi znam się niemalże od dziecka i dlatego jestem pewna, że te osoby w Radzie Powiatu Krośnieńskiego również walczyłyby tak samo jak ja o dobro dla swoich mieszkańców. Gdy skończono start kampanii listy Koalicji Obywatelskiej, zorganizowano również start kampanii listy KWW Polska 2050 Lubuskie. Liczymy na to, że w trakcie tych najbliższych dni będziemy mogli się spotykać i rozmawiać. I jestem przekonany, że będą to sensowne rozmowy, bo to są ludzie, którzy rozmawiają, słuchają i są po prostu stąd. Ciekawego, interesującego podsumowania mijającej kadencji, szczególnie w powiecie, dokonał przewodniczący Rady Powiatu Kamil Kuśnierek. To na pewno, jeżeli chodzi o powiat, była najspokojniejsza kadencja. Mimo tego, że na początku hucznie było wszędzie obtrąbione, tak powiem, że będzie w połowie kadencji zmiana, nam tak dobrze się współpracowało, tak wiele wspólnie razem zrobiliśmy, spieraliśmy się, ale merytorycznie i mimo tego, że w drużynie z 17 było nas tylko 9, to zostaliśmy od początku do końca razem i to uważam za ogromny sukces. Po serwisie zapraszamy na retransmisję startu kampanii poszczególnych komitetów. Czekamy na następne. Cóż to był za wieczór? Jak co roku w hali sportowo-widowiskowej z okazji Dnia Kobiet nie zabrakło przede wszystkim dobrej zabawy. Dzień Kobiet w Krośnie Odrzańskim zaczął się nieco wcześniej niż zazwyczaj, bo już 7 marca. To była okazja na złożenie życzeń wszystkim paniom. I życzę też, żeby
nigdy nie traciły, panie, wiary w siebie. Wiary we własne możliwości, nie traciły poczucia własnej wartości, ale też wierzyły w swoją kobiecą intuicję. Dużo ruchu, dużo sportu, a w tej takiej codziennej, nawet polityce, w podejściu do spraw kobiet, to życzyłbym i sobie, a przede wszystkim wszystkim kobietom, żeby więcej dla mniej mówić, a więcej robić. I chciałbym w imieniu samorządu powiatowego, w imieniu zarządu powiatu, oczywiście tej naszej męskiej części samorządu powiatowego, życzyć paniom przede wszystkim dużo czasu dla siebie, dużo zdrowia i pogody ducha, a przede wszystkim samych serdecznych mężczyzn dookoła. Tegoroczny Babski Wieczór składał się z dwóch części, w trakcie których nie zabrakło humoru. Na początku panie rozbawił występ znanego kabaretu. Ja państwu zdradzę tajemnicę, bo tak. My jako zespół jesteśmy u was pierwszy raz. Natomiast Piotrek, no latami do was przyjeżdżał. Co to tak, jest? Tak, cicho, tak, tak. Dobra, nie ma o czym. Ale co? No, bo Piotrek miał u was no, taką, no, można powiedzieć, dziewczynę. Po dużej dawce humoru przyszedł czas na część muzyczną, do tańca i śpiewania w muzyczną podróż przez babskie piosenki, czyli utwory na różne sposoby związane z kobietami, zaprosiła ekipa Muza Projekt. A na koniec wszystkim paniom z okazji święta życzymy spełnienia marzeń, siły w pokonywaniu przeszkód i miłości otaczającej je codziennie. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Wiesz, znowu z kranu cieknie w łazience, wiesz? Z kranu cieknie? Woda cieknie z kranu. Wreszcie załapałaś, Krzysiek, na tym polega kran. Ale nie, ale że awaria! Jak awaria? Awaria jest, kran. Awaria kranu, no i co? A ty się już nie przebił. No, a ty się nie przebił, bo ja wezwałam takiego pana Janka. Praca i zaangażowanie Danuty Cierpisz, radnej miejskiej, działaczki społecznej, a przede wszystkim prezesa oddziału wojskowego PTTK przy klubie 5 Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim, została doceniona także na poziomie wojewódzkim. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej pani Danuta Cierpisz została odznaczona odznaką honorową za zasługi dla województwa lubuskiego. Podobne emocje towarzyszyły mi wtedy, kiedy miałam przyznawaną honorową odznakę za zasługi dla turystyki. Brązowy Krzyż Zasługi, czy taki tytuł Senior Roku, Menadżer Roku. A w naszym środowisku wojskowym niezmiernie istotne dla mnie było wyróżnienie Wojskowy Oddział Roku czy Turystka Roku. Te wyróżnienia były mi przyznawane za moją pracę społeczną na rzecz właśnie środowiska wojskowego czy lokalnego. Nie byłoby tego, gdybym nie miała wokół siebie tak wspaniałych ludzi, zarządy poszczególnych kół, zarządu oddziału, bo tylko z takimi ludźmi można osiągać takie sukcesy jak dzisiaj. Danuta Cierpisz od 1991 roku należy do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a od 2005 roku jest prezesem oddziału wojskowego PTTK. W tym czasie realizowała wiele imprez. Pod jej kierownictwem oddział skupia się na organizacji różnorodnych imprez turystycznych dla emerytów, młodzieży i dzieci, zachęcając do poznawania najbliższej okolicy, ale i Polski, a także jej sąsiadów. Zapewnia aktywne spędzanie czasu, dając wiele alternatyw jego wykorzystania. Jej działania zapobiegają wykluczeniu społecznemu osób starszych. Organizuje wycieczki, spotkania, uroczystości, spacery, rajdy piesze, rowerowe i...
Wraz z członkami PTTK angażuje się w wiele akcji społecznych, wciągając w to także ludzi z regionu. Dba nie tylko o aktywność fizyczną, ale także szerzy wiedzę historyczną o regionie. Do tego posiada uprawnienia znakarza szlaków pieszych, a wyznaczane przez nią szlaki sprzyjają napływowi turystów na ziemię krośnieńską. Wniosek do kapituły sejmiku złożyli przedstawiciele koła Szarotka Wojskowego Oddziału PTTK. Właściwie nie mieliśmy wątpliwości i w imieniu całej społeczności PTTK, ale myślę, że nie tylko. Serdecznie dziękujemy, Danusiu. Proszę Państwa, funkcja prezesa PTTK jest funkcją społeczną. I mimo to, a może właśnie dlatego, pani Danusia poświęca godziny czasu na logistyczne planowanie tych wszystkich wyjazdów, spacerów, spotkań, imprez. Całą masę zorganizowała różnorodnych akcji. Dzięki temu właśnie powoduje, że ludzie się aktywizują, że chcą coś robić. To nie pierwsze wyróżnienie Danuty Cierpisz za swoją szeroką aktywność i pasję. Tak sobie myślę, że moim drugim imieniem mogła być pasja. Dlatego, że to, co robię, wkładam w to całe serducho, a ono odwzajemnia mi się po stokroć. Również my serdecznie gratulujemy. Wracamy do tematu, który rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu, czyli do aktualnie realizowanych lub zbliżających się gminnych inwestycji. W tym tygodniu zaglądamy na ulicę, a konkretnie ulicę 1 Maja i ulicę Parkową. Na te inwestycje, podobnie jak na wiele innych, gmina Krosno-Odrzańskie pozyskała środki zewnętrzne. To ważne dla budżetu gminy, bo dzięki temu można realizować więcej inwestycji. Plan na ulicę 1 Maja jest ambitny, ale dzięki niemu kierowcy, którzy codziennie przejeżdżają przez tą część miasta, odczują wyraźną różnicę. Obecna niewygodna kostka brukowa zostanie zastąpiona nawierzchnią asfaltową, a mieszkańcy zyskają ponad 70 miejsc parkingowych. Okazuje się, że jest szansa, by zakres prac był większy niż wcześniej planowano. Ostatnio odbyła się wizja w terenie i badamy możliwość poszerzenia zakresu tej inwestycji o dołożenie do ciągu pieszego jeszcze ścieżki rowerowej po to, by powstał ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto planujemy tą inwestycję, czy przy okazji tej inwestycji realizowanej w głównym ciągu, że tak powiem, ulicy 1 Maja, wyremontować też tą odnogę, która prowadzi do ulicy PCK. Jeśli chodzi natomiast o modernizację ulicy Parkowej, to trzeba nieco poczekać, a dokładniej poczekać mniej więcej do wakacji. A to z powodu aktualnie trwającej inwestycji, jaką jest budowa dużego sklepu wielkopowierzchniowego, który powstanie przy miejskim targowisku. Czekamy z rozpoczęciem naszej inwestycji na to, aż inwestor, który stawia duży market w pobliżu targowiska miejskiego, wykona swoje prace budowlane, ponieważ nie chcemy, by po naszej nowej, odrestaurowanej nawierzchni jeździł ciężki sprzęt budowlany. Na początku prace związane ze sklepem, dopiero później modernizacja ulicy. Odbyło się kilka spotkań, uzgodniliśmy harmonogram. Wiemy, że jeśli chodzi o sklep wielkopowierzchniowy, stan surowy zamknięty ma powstać do końca czerwca. Wobec powyższego inwestycja nasza gminna w rejonie ulicy Parkowej rozpocznie się dopiero po zakończeniu tych prac budowlanych związanych z budową marketu. W ramach remontu ulicy Parkowej przebudowane zostaną 23 obecnie istniejące miejsca parkingowe przy Urzędzie Miasta oraz zbudowanych zostanie 41 nowych, które znajdą swoje miejsce wzdłuż Parku Tysiąclecia na wysokości toru rowerowego. Wymiany doczekają się także chodniki. Tak wyglądają podróbki znanych marek. Uwaga, bo nie dotyczy to tylko odzieży, ale również zbliżających się w Polsce wyborów samorządowych. Wyborcy powinni uważać. Pojawiły się nazwy komitetów, które mylnie mogą sugerować, że jest to inny komitet wyborczy niż w rzeczywistości. Warto dokładnie zapoznawać się z nazwami komitetów. Być może warto już wcześniej w domu przygotować sobie nazwę komitetu, na który chce się głosować 7 kwietnia i z kartką sprawdzić na liście wyborczej, ponieważ zdarzają się, jak to określili organizatorzy specjalnej konferencji prasowej, farbowane lisy. Zgłoszenie komitetu wyborczego, które ma zbieżną nazwę z partią Szymona Hołowni Polska 2050, jest dezinformacją, świadomym wprowadzaniem chaosu,
manipulacją wskazującą na niską samoocenę, brak inwencji i nieuczciwość względem wyborcy. Po serwisie informacyjnym zapraszamy na retransmisję konferencji prasowej dotyczącej farbowanych lisów. (Muzyka) 4222 osoby zatrzymane w związku ze zdarzeniami migracyjnymi, czyli przekroczeniem granicy wbrew przepisom bądź za nielegalny pobyt. Nadodrzański oddział Straży Granicznej odnotował aż 95% wzrost liczby osób zatrzymanych w związku ze zdarzeniami migracyjnymi względem roku 2022. To tylko część statystyk działalności za rok ubiegły. Działalność Nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej w 2023 roku zdeterminowana była przede wszystkim walką funkcjonariuszy oddziału z nielegalną migracją. Był to rok, w którym nasz oddział zderzył się z największą ilością zdarzeń o charakterze migracyjnym, co w bardzo dużej mierze obciążyło funkcjonariuszy oddziału. Nie bez znaczenia dla całej sytuacji w nadodrzańskim oddziale Straży Granicznej pozostaje wojna w Ukrainie oraz duży napływ obywateli Ukrainy do Polski. W ubiegłym roku oddział zatrudnił najwięcej funkcjonariuszy na przestrzeni ostatnich 5 lat. To był także rok zmian na stanowisku komendanta oddziału. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy kadry kierowniczej oddziału, komendanci placówek oraz zaproszeni goście, w tym także wojewoda lubuski. To Państwo jesteście wzorem dla swoich funkcjonariuszy i chyba stąd wynika ta skuteczność. Myślę, że ona dotyczy również innych obszarów naszego życia publicznego, ale ja mogę powiedzieć tylko, że jestem dumny, że jestem z KOS Nadodrzańskiego, gdzie mamy nadodrzański oddział, gdzie Państwo tak skutecznie działacie. Był to rok, w którym nadodrzański oddział Straży Granicznej zderzył się z największą w swojej historii liczbą zdarzeń o charakterze migracyjnym. Nie bez znaczenia dla całej sytuacji w nadodrzańskim oddziale pozostaje wojna w Ukrainie oraz duży napływ obywateli Ukrainy do Polski. Jak to jest być burmistrzem? O to pytamy pana Piotra Timoszyka, który w tym tygodniu na jeden dzień usiadł w fotelu burmistrza Krosna Odrzańskiego. Wszystko to dzięki udziałowi w licytacji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krośnie Odrzańskim. Dzień minął bardzo intensywnie. Gdyby nie wcześniej przygotowany harmonogram, pewnie nie byłbym w stanie, nie trzymając się jego, zwiedzić wszystkich wydziałów w Urzędzie Miasta. No, dużo się dzieje, ja lubię jak się dużo dzieje, ale nie byłem chyba do końca świadomy tego, że aż tak dużo w Urzędzie Miasta się dzieje. Praca burmistrza to działania od samego rana, czasami nawet do wieczora. Jednodniowy burmistrz przybył do urzędu jako jeden z pierwszych i od 7:30, kiedy to drzwi do urzędu są otwarte, zaczął swój niezwykle napięty plan. Przez cały dzień spotykał się z pracownikami urzędu, uczestnicząc w naradach z kierownikami wydziałów i w szczegółach poznając zasady funkcjonowania urzędu. Zakres obowiązków, jaki przypada akurat burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, jest bardzo wysoki i trzeba mieć odpowiednie kompetencje do tego, żeby taki urząd piastować. Bycie jednodniowym burmistrzem Krosna Odrzańskiego było także okazją na poznanie pracy Urzędu Miasta od nieco innej strony niż zazwyczaj. A w przypadku Piotra Timoszyka. Reprezentujemy dwie strony, tak? Niekoniecznie zawsze interes interesanta czy przedsiębiorcy jest tożsamy z interesem Urzędu Miasta, tak? Przedsiębiorca patrzy z perspektywy swojej, czy interesant z perspektywy korzyści, jakie może uzyskać lub coś, co przyniesie mu jakiś profit, natomiast Urząd Miasta musi patrzeć w szerszej skali. A za tydzień opowiemy o kolejnym jednodniowym burmistrzu, tym razem z Osiecznicy, które wkrótce zasiądzie na fotelu przy ulicy Parkowej. Policjanci, pracownicy cywilni Krośnieńskiej Komendy oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej połączyli siły i wspólnie zorganizowali podopiecznym placówki opiekuńczo-wychowawczej w Klenicy dzień z mundurowymi w Krośnie Odrzańskim. Młodzież ten dzień zapamięta na długo.
W grudniu ubiegłego roku komendant powiatowy policji w Krośnie Odrzańskim nadkomisarz Tomasz Kaczyński wspólnie z dowódcą 152 Batalionu Lekkiej Piechoty podpułkownikiem Tomaszem Płotczykiem, policjantami, pracownikami cywilnymi komendy oraz żołnierzami najpierw zorganizowali zbiórkę rzeczy, a następnie odwiedzili podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej w Klenicy. Tym razem mundurowi zaprosili dzieci do swoich jednostek. Pod koniec lutego młodzież spędziła dzień w krośnieńskiej komendzie, gdzie najpierw spotkała się z komendantem, nadkomisarzem Kaczyńskim i porucznik Kamilą Dudek, reprezentującą dowództwo 152 Batalionu Lekkiej Piechoty. Potem dzieci zwiedziły komendę, spotykając się z technikiem kryminalistyki, policjantami Wydziału Ruchu Drogowego czy przewodnikami psów służbowych z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Miały także okazję obejrzeć sprzęt, z którego regularnie korzystają krośnieńscy policjanci, a nawet zwiedzić strzelnicę. Następnie zwiedzili siedzibę 152 Batalionu Lekkiej Piechoty w Krośnie Odrzańskim, przy okazji odbywając trening karate. To na pewno nie będzie ostatnie tego typu spotkanie z młodzieżą, bo już planowane są kolejne inicjatywy. Osiemnaście serii gier, właśnie tyle kolejek zaplanowano w tym sezonie krośnieńskiej ligi halowej. Ligi, która od dłuższego czasu miała swojego wielkiego kandydata i pretendenta do tytułu. Piąty Batalion Saperów od samego początku prezentował wysoką formę i zdobył tytuł mistrzowski, choć o ostatniej kolejce, która odbyła się dzisiaj, a także o podsumowaniu zmagań opowiemy za tydzień. Teraz skupimy się na kolejce 16 rozegranej w ubiegły piątek, a także na kolejce 17 ze środy 6 marca. I tak w ramach 16 kolejki z 1 marca udało się rozegrać dwa z czterech planowanych pojedynków. Rabbit i Stolarnia urządziły sobie festiwal strzelecki, który ostatecznie zakończył się remisem 5-5. W drugim rozegranym tego dnia meczu piekarnia Netpol Wężyska wygrała 3-2 z zespołem Lisów. Siadbud wygrał walkowerem z drużyną Niebieskich. W taki sam sposób pizzeria Roma zdobyła 3 punkty przeciw drużynie Marasów. Prezentujemy także wyniki przedostatniej 17 serii spotkań. Niebiescy, pizzeria Roma, wynik 0-5. Siadbud, 5 Batalion Saperów, 1-4. Lisy, Rabbit, 2-1. Stolarnia Łochowice, Marasy, 5-0. A o dzisiejszym zakończeniu ligi halowej opowiemy w kolejny piątek. Ponad 20 par zespołów z województwa lubuskiego wzięło udział w ubiegłą niedzielę w pierwszym w tym sezonie turnieju eliminacyjnym dwójek chłopców w ramach Kinder Joy of Moving, który odbył się w Krośnie Odrzańskim. I nie zabrakło oczywiście duetów z naszego miasta. Wśród 21 zespołów, które w ten weekend rywalizowały w Krośnie Odrzańskim, znalazły się 4 dwójki chłopców z SKS Tęczy Krosno-Odrzańskie. I tak drugie miejsce zdobył zespół w składzie Tomasz Szurgot, Wiktor Uderian i Maksymilian Wysoczański. Tuż za nimi na miejscu trzecim uplasowali się Franciszek Trościanko i Jakub Szatkowski. Nieco dalej, bo na piątej pozycji turniej eliminacyjny o puchar Kinder Joy of Moving zmagania zakończyli Hubert Jurewicz i Aleksander Szwed. Natomiast dziewiąte miejsce zajęła drużyna w składzie Kacper Chochenzy, Dawid Śliwiński i Tymon Wojtowicz. Kolejna rywalizacja dwójek chłopców w krośnieńskiej hali już w sobotę 16 marca. Zapraszamy do wspólnego dopingowania młodych siatkarzy SKS Tęczy. I jeszcze na koniec pogoda. Ładna sobota przed nami. W najcieplejszym momencie dnia będzie plus 11 stopni. W nocy z piątku na sobotę minus 1. W niedzielę więcej chmur, mało słońca, ale także plus 11. W nocy plus 5. W poniedziałek i wtorek deszczowe.